Jutro ruszają Mistrzostwa Świata w lotach, niestety w Vikersund. Nasi skoczkowie muszą radzić sobie bez trenera Michała Doleżala, który jest zakażony koronawirusem. Pierwsze loty w sezonie i od razu Mistrzostwa Świata. Pierwsze i od razu tu na Vikersundbakken, największej na świecie, pamiętającej rekord 253,5 metra Stefana Krafta. Dziś przy idealnej pogodzie obiekt sprawdzili przedskoczkowie. Jutro treningi i kwalifikacje. Do treningów Polacy wystawią 6 zawodników, do kwalifikacji możemy tylko 4. W wyborze pomoże Michał Doleżal, nasz główny trener, ale z domu uziemiony przez koronawirusa. Pierwszym szkoleniowcem reprezentacji Polski tutaj w Vikersund będzie więc Grzegorz Sobczyk, a wszystkie skoki z Vikersund, wszystkie konkursy tylko w Telewizji Polskiej.